Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na Book Haul. Od razu zaznaczam, że nie planowałam tego filmu tak szybko, ponieważ u mnie Book Haule zazwyczaj pojawiają się raz na 3 miesiące, bo mniej więcej w takim czasie zbieram odpowiednią liczbę książek, które mogę Wam tutaj pokazać. Natomiast od ostatniego Book Haula minęło chyba jakieś 1,5 miesiąca, tak więc całkiem niedługo, a ja już mam 25 książek, więc stwierdziłam, że to jest najwyższy czas, żeby Wam je pokazać, żeby później nie nagromadziło mi się ich tyle, że będę płakać przy ściąganiu ich z półek i później ponownym układaniu. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że w tym miesiącu, no może nie w tym miesiącu, ale gdzieś tak około miesiąca temu, założyłam konto na Vinted i wiele z tych książek kupiłam z drugiej ręki po naprawdę atrakcyjnych cenach właśnie na Vinted i też sprzedawałam swoje książki, tak więc wymieniałam te książki tak naprawdę na inne, więc to jest takie moje małe usprawiedliwienie, ale już nie przedłużając, zaczynajmy. Pod ręką mam tutaj książkę Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce. Jest to dla mnie pierwsza powieść tego autora, nigdy nie miałam okazji czytać żadnej jego książki, natomiast jest to noblista i Klara i Słońce to jest właśnie jego pierwsza książka po Noblu, dlatego no, skusiłam się, tak jak Wam kiedyś mówiłam, te nagrody na mnie działają, chociaż o ile bardzo czekam zawsze na Pulitzery i Bookery i bardzo jestem ich ciekawa, tak te Noble trochę mnie gdzieś tam przerażają, wiecie. Mam takie poczucie, że może gdzieś tam ich nie udźwignę. A ja tę książkę już zaczęłam czytać, jestem na 120 stronie, to jest niemalże połowa i muszę Wam powiedzieć, że ta książka jest bardzo przystępna, bardzo dobrze się ją czyta, tak więc no cieszę się, nie mam na razie problemu i bardzo jestem dalej ciekawa, bo fabuła jest dosyć intrygująca. Mamy tutaj taką rzeczywistość, w której bardzo powszechne są androidy, które są naszymi przyjaciółmi. To się nazywa SP w skrócie, właśnie sztuczni przyjaciele. I poznajemy ten cały świat właśnie oczami takiej androidki, takiej sztucznej przyjaciółki Klary, tytułowej Klary, która czeka po prostu na swojego nowego właściciela i później trafia do pewnej rodziny i opisuje to wszystko, jak to wygląda. Klara wyróżnia się tym, że ma bardzo rozwiniętą empatię i to jest coś takiego, co ją odróżnia od innych androidów, także jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie dalej, dlatego że to jest taka książka, przynajmniej tak mówi tutaj opis z tyłu na okładce, która definiuje, a raczej podejmuje taką próbę zdefiniowania tego, kim jest człowiek i co tak naprawdę wyróżnia człowieka od innych istot, czy rzeczywiście mamy jakąś duszę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, bardzo jestem ciekawa, brzmi to naprawdę świetnie i jak na razie zapowiada się naprawdę dobrze. Dwie kolejne książki, które chciałam Wam tutaj pokazać, to książki, które dosłownie dzisiaj wyjąłam z paczkomatu, tak więc są to takie świeżutkie, pachnące, jeszcze cieplutkie książki. I pierwszą z nich jest książka Maria Curie, napisana przez córkę Marii Skłodowskiej, czyli Ewę Curie. I jest to biografia właśnie no, Marii Curie Skłodowskiej, jak można się domyślać z tytułu. Ja się na tę książkę skusiłam, po pierwsze dlatego, że chciałabym wiedzieć coś więcej, bo bez wątpienia tutaj to jest bardzo interesująca postać, ale też ostatnio widziałam, że Nicola, dr Book, mówiła, że płakała na tej książce, że płakała właśnie czytając historię Marii Curie, także no to mnie też bardzo zachęciło, bo jak wiecie, ja uwielbiam płakać na książkach i uwielbiam książki, które poruszają takie emocje, także bardzo jestem ciekawa i chciałabym się za nią zabrać dość szybko, bo naprawdę no, ciekawi mnie ta książka dosyć mocno. I druga książka z dzisiejszego zamówienia to Prawdziwa cegła. Ja oczywiście wiedziałam, że to jest cegła, ale nie wiedziałam, że aż taka. A jest to Ziemia obiecana Baracka Obamy. Zobaczcie, jaka ta książka jest ogromna po prostu. Ona ma ponad 800 stron, 850 niemalże i to jest taki dosyć duży format, także naprawdę jest co czytać. Nie wiem, kiedy po tą książkę sięgnę, szczerze mówiąc, bo jestem trochę przerażona, przyznaję, kiedy ją dzisiaj zobaczyłam i zobaczyłam, jaka to jest rzeczywiście cegła na żywo, no to aż za nie mówiłam. A tutaj w ogóle na grzbiecie jest powiedziane, że to jest dopiero pierwszy tom. Także najwyraźniej Barack Obama ma mnóstwo rzeczy do powiedzenia. No, nie ukrywam, że jestem zaintrygowana i ciekawa, ponieważ tutaj mamy opis tego, co to jest w ogóle jego książka dotycząca okresu, kiedy był już prezydentem Stanów Zjednoczonych chyba, tak mi się wydaje. Także może to być naprawdę ciekawe, ale no myślę, że swoje na półce odleży i poczeka na lepszy czas. Chociaż słyszałam opinię, że tę książkę się naprawdę nieźle czyta i że wcale niekoniecznie czuć tę jej grubość, tej jej gabaryty, że naprawdę to się czyta dobrze. Także mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ale no nie będzie to moja najbliższa lektura z całą pewnością. Okej, pierwsza książka z Vinted, którą mam tutaj do pokazania, to książka Stewardesy Cała prawda o lataniu. Jest to taki zbiór wywiadów przeprowadzonych przez Krzysztofa Pyzię. Wywiadów oczywiście z dziewczynami, które pracują bądź pracowały jako stewardesy, chyba w różnych liniach, tutaj chyba nie skupiamy się wyłącznie na jednej linii lotniczej. Jestem bardzo ciekawa z oczywistych względów, jest to coś, co mnie dotyczy. Kiedyś, zanim jeszcze sama pracowałam w tym zawodzie, to po prostu pochłaniałam takie książki, kiedy tylko coś się na rynku pojawiało, to ja od razu po to sięgałam. Teraz już trochę mi to przeszło, no bo już wiem, jak to wygląda, więc nie potrzebuję aż tak dużo o tym czytać. Ale jak zobaczyłam tą książkę na Vinted właśnie za chyba 12 zł, to stwierdziłam, że czemu nie, sprawdzę. No, także mam Stewardesy, Cała prawda o lataniu. Następnie mam trzy książki z wydawnictwa Czarne i są to dwie książki w serii amerykańskiej i jedna w serii reporterskiej, zdaje się. I pierwsza z nich to jest książka Laleczki z Kazańców. I to jest również książka, którą kupiłam na Vinted za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze.
Ta książka jest cieniutka, też myślałam, że jest troszkę grubsza mimo wszystko, ale jestem bardzo ciekawa tematu, ponieważ mamy tutaj taki dosyć no, interesujący, a jednocześnie chyba trochę kontrowersyjny temat. Mianowicie to jest książka o kobietach, które były zakochane, czy były w związkach z osobami skazanymi na karę śmierci, którzy oczekiwali już w celi na swój wyrok, na dokonanie tego wyroku. I chyba to jest taka perspektywa tych kobiet właśnie, dlaczego one kochały tych mężczyzn, chyba głównie, chyba to byli mężczyźni, co je gdzieś tam trzymało przy nich, wiecie, no to jednak byli mordercy albo jacyś naprawdę poważni przestępcy, skoro zostali skazani na karę śmierci. Nie wiem, wydaje mi się to interesujące, ale nie słyszałam, szczerze mówiąc, za wiele opinii na temat tej książki, także jeżeli możecie coś na jej temat powiedzieć, to bardzo proszę, zróbcie to w komentarzach. Nomadland, czyli W drodze za pracą, to jest książka, na którą skusiłam się ze względu na to, że w tym roku film, który został nakręcony na podstawie chyba tej książki, tak mi się wydaje, zdobył Oscara w tej najważniejszej kategorii, tak więc no chciałabym się z tym zapoznać. I to też brzmi bardzo ciekawie, bo to brzmi trochę jak taki Steinbeck współcześnie, tak mi się wydaje przynajmniej, ponieważ mamy tutaj również ludzi, takich już emerytów, którzy powinni być w zasadzie na emeryturze, ale ze względu na kryzys gospodarczy w 2008 roku i też na jakieś różne inne okoliczności, oni stracili wszystkie swoje oszczędności i muszą wyruszyć, muszą sprzedać swoje domy, ponieważ nie mogą ich dłużej utrzymać i muszą wyruszyć właśnie w drogę za pracą. I są to tacy współcześni nomadzi, którzy żyją gdzieś tam w kamperach, łapią się jakichś dorywczych prac i tak sobie właśnie żyją. Także brzmi to też bardzo ciekawie. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest puenta tej historii, czy ci ludzie ostatecznie są szczęśliwi z takiego trybu życia, bo z tego, co rozumiem z opisu, to nie jest styl życia, który oni wybrali, tylko życie ich zmusiło po prostu do takich, a nie innych decyzji. I właśnie jestem bardzo ciekawa, czy to ostatecznie okazało się dla nich dobre, czy to była dobra decyzja, czy dobrze im się tak żyje, czy jednak jest to taka tułaczka i taka, wiecie, taka sytuacja, z której chcieliby wyjść, ale trochę nie wiedzą jak. Myślę, że to również będzie coś ciekawego. W ogóle muszę przeczytać więcej tych książek z serii amerykańskiej, ponieważ ja już kilka mam na półce, a czytałam chyba tylko dwie, także muszę się w końcu za tą serię na poważnie zabrać. I znowu coś z tej tematyki lotniczej, czyli Lecę, piloci mi to powiedzieli, Jana Pelczara. Tutaj mamy również takie historie z pokładu samolotu, tylko tym razem z perspektywy pilotów. I to ma być taki reportaż właśnie zarówno o pasji do lotnictwa i do tej pracy, jak i o ciemnych stronach tego zawodu, także jestem bardzo ciekawa. W ogóle bardzo lubię te reportaże Czarnego. Oni kiedyś wydali taką książkę W niebo wzięte o stewardesach w PRL-u i to również była bardzo dobra książka, bo wiecie, te książki typu Stewardesy, cała prawda o lataniu i tak dalej, to są takie książki bardzo rozrywkowe, powiedziałabym. Nie mówię o tej konkretnej książce, bo jej jeszcze nie czytałam, ale zazwyczaj w tych książkach ten zawód jest trochę podkręcony na siłę, wiecie, nie ma co tam podkręcać, bo ten zawód jest naprawdę ekscytujący, a wydaje mi się, że w tych książkach autorzy jeszcze bardziej starają się napompować i wiecie, tak wyolbrzymić to wszystko, ale poza tym jest to też taki po prostu taka książka do przeczytania, jakby nam ktoś bliski, znajomy opowiadał o swoich przeżyciach. Natomiast reportaż to jednak reportaż. Tam są źródła, to jest napisane rzeczywiście jakimś takim reporterskim językiem, reporterskim stylem, także no, dużo bardziej się cieszę właśnie na te książki, a takich książek jest stosunkowo niewiele. Chociaż nie ukrywam, że te książki takie rozrywkowe, powiedziałabym, te łatwiejsze w odbiorze może tak, bardziej przystępne, też są ważne, bo one też pokazują jakieś doświadczenia zazwyczaj dziewczyn, które po prostu rzeczywiście pracowały. Mówię dziewczyn, bo mam tutaj na myśli książki Teresy Grzywocz i Olgi Kuczyńskiej. To są dziewczyny, które obie pracują bądź pracowały jako stewardesy i one rzeczywiście opisują własne doświadczenie, więc to też może być naprawdę ważne dla osób, które chciałyby taką pracę podjąć i po prostu szukają informacji o tym, jak to wygląda, więc to też jest dobry pomysł, ale jednak reportaży w tym temacie nie brakuje, więc jestem bardzo ciekawa. Kolejna zdobycz z Vinted to Ślady Kuby Małeckiego. To jest chyba jedyna książka Kuby Małeckiego, której do tej pory jeszcze nie czytałam i nie miałam na swojej półce, tak więc postanowiłam uzupełnić te zapasy, ale ja się trochę tej książki zawsze obawiałam, bo to jest zbiór opowiadań, a ja nie do końca przepadam za opowiadaniami, dlatego tak odkładałam tą książkę w czasie i odkładałam, ale myślę, że może w końcu nadszedł na nią czas, tym bardziej, że we wrześniu wychodzi kolejna książka Kuby Małeckiego, bardzo na nią czekam, a może właśnie to czekanie umili mi książka Ślady, która jeszcze przede mną. Dziewczyna, kobieta inna to hit internetu, chciałam powiedzieć Bookstagrama, ale w zasadzie całego internetu w ostatnich miesiącach. To jest książka, która miała swoją premierę w kwietniu i wszyscy się nią zachwycają, wszystkim się bardzo podoba, wszyscy twierdzą, że to jest taka bardzo ważna, współczesna książka, taki bardzo ważny głos współczesności. Mamy tutaj historię najróżniejszych kobiet, wywodzących się z różnych środowisk, o różnych kolorach skóry, o różnych orientacjach seksualnych, które opisują swoje doświadczenia. Więc oczywiście tematycznie taka książka rzeczywiście bardzo, nawet nie to, że na czasie, ale bardzo ważna po prostu. I jestem jej bardzo mocno ciekawa, tylko
tylko trochę się boję, bo często tak mam, że takie książki super hype'owane później nie rozczarowują, no ale tutaj tematyka jest tak dobra, że nie wierzę, że ta książka może być słaba naprawdę. I od razu powiem, bo jak pokazałam tę książkę kiedyś na Instagramie, to dostałam dużo wiadomości, dużo pytań, gdzie kupiłam tę książkę w twardej oprawie, bo to jest twarda oprawa. Twarda oprawa jest dostępna wyłącznie w księgarni Wydaje Nam Się, czyli w księgarni, która należy właśnie do wydawnictwa Poznańskiego i tych innych wydawnictw, które należą do tej samej grupy. Także tylko tamtą książkę możecie dostać w twardej oprawie. I znowu Vinted. I tym razem mam dwie książki Dana Browna. Mamy tutaj Inferno i Początek. To jest twarda oprawa obwoluta, czyli coś, co ja absolutnie uwielbiam. I o ile Inferno już czytałam dosyć dawno temu z biblioteki, ojej, to już było chyba z 5 lat temu, tak Początku jeszcze nie znam. To jest ta chyba najnowsza książka Dana Browna w tej serii z Robertem Langdonem. Tak mi się wydaje, że po niej już nic nowego nie powstało, więc jestem bardzo ciekawa, chociaż gdzieś kiedyś słyszałam jakieś opinie, że nie jest wcale taka dobra, ale mimo wszystko, wiecie, to jest dla mnie dobra rozrywka. Ja bardzo lubię te książki, bo się świetnie przy nich bawię i uważam, że Dan Brown ma taką zdolność opisywania miast. W sensie, ja po przeczytaniu Inferno kupiłam bilety lotnicze i poleciałam do Florencji. Serio, tak po tej książce właśnie. Więc, no tutaj chyba akcja dzieje się w Barcelonie, więc obawiam się, że wakacje, jeżeli będzie już można latać, skończą się w Hiszpanii właśnie. Zobaczymy, czy tak będzie, jeżeli przeczytam oczywiście. Wiem, że w tym wydaniu jeszcze jest Kod Da Vinci, którego jeszcze nie upolowałam, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Szkoda, że nie ma całej serii w tym wydaniu wydanej. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego Sonia Draga tego nie zrobiła, ale może kiedyś się doczekamy. Jak na razie mam te dwie i cieszą oko na mojej półce. Następnie mam Mireczek, Pato opowieść o moim ojcu Aleksandry Zbroi. To jest taka autobiograficzna historia autorki o tym, jak żyła z ojcem alkoholikiem, a w zasadzie chyba bez tego ojca, bo o ile mi wiadomo, to ten ojciec był wiecznie nieobecny właśnie ze względu na swoją chorobę. No i właśnie to jest historia o tym, jak dorastało się w takiej rodzinie i jak, wydaje mi się, że jak to też się odbiło na autorce jako dorosłej osobie już, jako dorosłej kobiecie. Tak więc wydaje mi się, że to będzie coś takiego bardzo poruszającego, bardzo dosadnego. Trochę mi się to kojarzy z Bezmatkiem. Bezmatek tak nie do końca mi się podobał, bo dla mnie był aż zbyt intymny i zbyt osobisty. Ja niekoniecznie czułam się komfortowo, czytając Bezmatek, że zapomniałam, o czym mówię. Natomiast zobaczymy, jak będzie z Mireczkiem. Ta książka ostatnio pojawia się wszędzie, wszyscy o niej mówią, więc również jestem jej bardzo ciekawa. I to też jest jedna z tych książek, po które chciałabym sięgnąć niebawem. Także mam nadzieję, że mi się to uda i że będę mogła niedługo Wam powiedzieć o tej książce coś więcej w jakimś podsumowaniu. Z okazji Światowego Dnia Książki pojawiło się wiele promocji, mnóstwo wydawców robiło promocję na swoje książki i ja skorzystałam z promocji 50% na stronie wydawnictwa Pauza i kupiłam sobie 3 książki, z czego 2 z nich przeczytałam. Jeżeli chodzi o Therese Bowman, O zmierzchu, to jest książka, o której chyba nigdy nie mówiłam Wam na kanale, ponieważ czytałam ją w czasie, kiedy mieszkałam w Dubaju i wtedy miałam tą przerwę w prowadzeniu kanału. Natomiast jest to moja osobiście najmniej ulubiona Bowman, chociaż nie jest to zła książka, absolutnie, ale jednak gdzieś tam nie trafiła do mnie na takim poziomie osobistym, ale uzupełniłam braki, bo chciałam mieć wszystkie książki tej autorki wydane dotąd w Polsce. Jeżeli chodzi o Sempre Suzanne, to skusiłam się na tę książkę przede wszystkim dlatego, że bardzo lubię Sigrid Nunes z 2 innych jej książek. Natomiast to również jest książka non-fiction, pierwsza książka non-fiction wydana w Pauzie. I ta książka już za mną, bardzo mi się podobała, ale więcej o niej usłyszycie w podsumowaniu... Jaki mamy teraz miesiąc? Maja. W podsumowaniu maja. Natomiast Linia to jest książka, którą jakoś się specjalnie nie interesowałam, ale kiedyś, to było bardzo dawno temu, usłyszałam o niej na kanale Nałogowych Czytaczek i chyba Natalia, już naprawdę nie pamiętam, bo to było dobrych parę miesięcy temu, jeżeli nie rok temu nawet, mówiła o tej książce w taki dosyć pozytywny sposób i mówiła, że tutaj są takie wątki psychologiczne. Natalia jest chyba psychologiem z wykształcenia, o ile się nie mylę. I właśnie ona dostrzegała tutaj znamiona jakiejś choroby. Już nie pamiętam, muszę wrócić do tego filmu, muszę go gdzieś odkopać i wrócić właśnie do tego filmu. I pamiętam, że wtedy ta książka mnie strasznie zaintrygowała. I dlatego teraz, buszując na stronie Pauzy właśnie przy okazji tej promocji, stwierdziłam, że kupię Linię. Dalej mam książkę, o której już mogliście usłyszeć w podsumowaniu kwietnia, a jest to książka Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. Jest to książka, od której ja się odbiłam, jak to ktoś powiedział w komentarzu, to znaczy przerósł mnie tutaj ten poetycki język, ten język jest straszliwie poetycki i dla mnie to było za dużo, dla mnie to było strasznie toporne, strasznie źle mi się to czytało, natomiast sama historia uważam, że jest godna uwagi i no mam straszny problem z tą książką, bo nie mogę powiedzieć, że ją polecam, ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, że jest zła, także ja zostawiłam tą książkę bez oceny gwiazdkowej na Goodreads i no nie chcę tutaj się wypowiadać na temat tego, czy warto, czy nie warto, bo to zależy od Was, od tego, jak podejdziecie do tej książki i czy lubicie taki styl pisania, jaki tutaj autor prezentuje, a jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, co mówię na temat tej książki, to odsyłam do podsumowania kwietnia. Chyba najpiękniej wydana książka ostatnich miesięcy to Sen o Okapi Marianny Leki i jest to książka wydana tak cudnie, że ja po prostu na tą okładkę się nie mogę napatrzeć.
Niestety tylko na okładkę, ponieważ już tą książkę przeczytałam i bardzo się nią rozczarowałam, ponieważ to też jest książka, na którą ja się straszliwie nastawiałam. Miałam wobec niej jakieś strasznie duże oczekiwania i też na pewno to zaważyło na tym, że ostatecznie ta książka mi się aż tak nie podobała. Wszyscy się też tą książką zachwycali, więc ja liczyłam na coś takiego wow, no coś ekstra. I też patrząc po opisie i po tym, o czym jest ta książka, wydawało mi się, że to będzie coś bardzo mojego. Natomiast okazało się, że tak nie jest, ale więcej też o tej książce opowiem Wam w podsumowaniu maja, także na razie tutaj nie będę zdradzać, chociaż też napisałam już o niej kilka słów na Instagramie, także zapraszam Was na albo na Goodreads, gdzie wolicie. Wszystkie linki są na dole w opisie, także tam też taką krótką moją opinię na temat tej książki już znajdziecie. Ale to wydanie jest naprawdę piękne, także choćby dlatego ta książka ze mną zostanie. Wiosnę Alice Miff kupiłam również zaraz od razu po premierze, ponieważ książki tej autorki bardzo szybko się wyprzedają i wiem, że teraz na przykład jesień chodzi po już jakichś horrendalnych sumach. Dlatego mimo, że nie przeczytałam jeszcze Zimy, która leży na mojej półce, to stwierdziłam, że kupię od razu Wiosnę na wypadek, gdyby miało jej zabraknąć i gdyby później chodziła znowu za jakieś dziwne pieniądze, to po prostu będę ją miała na swojej półce. I tak właśnie trafiła do mnie Wiosna. Tak jak wspomniałam, Zima jeszcze przede mną, więc myślę, że jeszcze mi trochę zejdzie, zanim dojdę do Wiosny, bo najpierw jednak chciałabym przeczytać Zimę. Nie wiem, czy te książki się w jakiś sposób łączą, ale jednak chciałabym je czytać chronologicznie, tak jak wychodziły. Tak więc Wiosna jeszcze trochę poczeka. Lolek to też jest książka, o której już mogliście usłyszeć na moim kanale w podsumowaniu kwietnia. Króciutka książeczka dla dzieci, ale bardzo piękna, taka też do popłakania, bardzo wzruszająca. Więc jeżeli macie kogoś, z kim moglibyście tę książkę przeczytać, to jak najbardziej, albo jeżeli sami takie książki lubicie, to też polecam. Już powoli zbliżamy się do końca. Mam tutaj teraz książki w tematyce brytyjskiej monarchii, brytyjskiej rodziny królewskiej. I znowu, o tej książce już Wam mówiłam, to jest książka Elżbieta, Filip, Diana i Meghan, Zmierzch świata łańcuchów, Marka Ryberczyka. Kiedy ja tę książkę czytałam, to mi się ją czytało bardzo dobrze. Ona jest napisana takim bardzo lekkim stylem. Jest to książka, która skupia się też na skandalach, także na to trzeba się nastawić. Natomiast w tej książce również jest mnóstwo błędów. Teraz już Wam nie mogę jej polecić. Na początku ja ją polecałam, ale teraz, kiedy już wiem o tych błędach, to no nie mogę jej Wam polecić czystym sumieniem. Natomiast usłyszycie o niej znowu więcej w podsumowaniu kwietnia. Także zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam tam. I książki Roberta Lacey, The Crown, czyli książki o serialu, o tym, co w serialu jest prawdziwe, co jest wizją reżysera, co zostało dodane, co zostało zmienione. Jeszcze ich nie czytałam, ale planuję przynajmniej jedną z nich przeczytać. Też niebawem, jeszcze w tym miesiącu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Serial uwielbiam, jest to jeden z moich ukochanych seriali w ogóle wszechczasów. Uważam, że on jest świetnie zrobiony, wybitnie wręcz. Także bardzo jestem ciekawa, jak te książki mi się spodobają. Nie wiem w ogóle, w jakiej one są formie pisane, czy to jest taka forma trochę reporterska, czy jak to wygląda, czy takie albumy, zobaczymy. Swoją drogą to też są książki, które kupiłam na Vinted chyba za 30 zł za oba tomy, także też wydaje mi się, że bardzo dobra cena. I trzy ostatnie książki, również książki z drugiej ręki i mamy tutaj Michelle Moran, Nefertiti. Ja tej autorki czytałam książkę Madame Tussaud i bardzo mi się ta książka kiedyś podobała, chociaż to już było naprawdę też dawno temu, wydaje mi się, że też z 5 lat temu mniej więcej. I mam też jeszcze jedną książkę tej autorki na półce, natomiast jak byłam mała, to ja byłam straszliwie zafascynowana historią starożytnego Egiptu. Bardzo mnie to interesowało, chciałam zostać egiptologiem i w ogóle chłonęłam ten temat straszliwie. Dlatego stwierdziłam, że zakup Nefertiti to będzie dobry pomysł i jestem bardzo tej książki ciekawa i też nie mogę się doczekać, kiedy ją przeczytam, ale nie wiem, kiedy to nastąpi, bo kolejka jest długa jak zawsze. I ostatnie dwie książki to dwa tomy Darów Anioła. Mamy tutaj Miasto Upadłych Aniołów i Miasto Niebiańskiego Ognia. Ja wiem, że teraz wyszły wznowienia tych książek, natomiast ja miałam trzy pierwsze tomy właśnie w tych wydaniach. One potem przez jakiś czas chodziły w naprawdę wysokich kwotach. I ja te książki udało mi się je kupić już nawet w takich, wiecie, w miarę normalnych cenach, nadal wysokich, jak na książki używane, ale mimo wszystko no nie takich, że 100 czy 150 zł za tom. I brakuje mi do tej pory jednego tomu. Brakuje mi, tutaj mamy co, Miasto Upadłych Aniołów, więc brakuje mi tego, co było wcześniej. Miasto Zagubionych Tusz chyba. I będę miała całą serię właśnie w tym wydaniu na półce. Jeżeli wiecie, gdzie mogę kupić po w miarę normalnej cenie, to dajcie koniecznie znać, bo zbieram. Tę serię prawie przeczytałam, to znaczy nie przeczytałam jeszcze Miasta Niebieskiego Ognia. To jest tom, który na mnie jeszcze czeka, ale kiedyś sobie ją skończę. I to by było na tyle. Nie ma opcji, żebym dała radę podnieść to wszystko i pokazać Wam w całości, jak wygląda ten stosik, ale to właśnie było te 25 książek, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Jeżeli jest coś, co uważacie, że jest naprawdę warte przeczytania i co powinnam rozważyć do przeczytania szybciej niż później, bo wiecie, tych książek jest tutaj tyle, że będą po prostu czekały na moich półkach przez długi, długi czas, zanim jak w końcu po nie sięgnę. Tak więc jeżeli jest coś takiego, co bardzo polecacie i co uważacie, że jest świetne i że nie powinno czekać, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!